Ostatnie zmiany w zasadach wspierania przedsiębiorców zmagających się z ekonomicznymi skutkami pandemii są dość zawiłe. I wiele osób ma problem z ustaleniem obowiązujących zasad. O wyjaśnienia, które ułatwią zrozumienie rozporządzenia, poprosiliśmy rzecznika prasowego ZUS Katarzynę Krupicką. Aby uczynić pierwszy krok do uzyskania zwolnienia, należy sprawdzić, czy przedsiębiorca lub firma zajmuje się działalnością, której kod PKD znalazł się na liście zawartej w przepisach. Lista jest długa, ale o tyle istotna. Że od niej zależy zarówno, czy, jak i za jaki okres możemy być zwolnieni. Firmy z przeważającą działalnością sklasyfikowaną pod kodami widocznymi na ekranie, mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku zapłaty składek za miesiąc styczeń 2021 roku. Kolejna grupa, znacznie większa, sklasyfikowana kodami widocznymi na ekranie, może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za miesiące grudzień 2020 oraz za styczeń 2021. O zwolnienie z obowiązujących składek należnych za miesiąc luty 2021 roku starać się mogą przedsiębiorcy prowadzący w przeważającej części działalność sklasyfikowaną pod tymi samymi kodami, z wyjątkiem jednego. Ta sama grupa, tym razem z muzeami, może starać się o zwolnienie za marzec i kwiecień 2021 roku. Wyłącznie za kwiecień bieżącego roku można uzyskać zwolnienie, o ile przeważająca działalność jest sklasyfikowana pod jednym z kodów znajdujących się na ekranie. Oczywiście, tego rodzaju wsparcie wymaga również spełnienia innych wymagań. Są to prowadzenie działalności na dzień 31 marca 2021 roku, spadek przychodów o co najmniej 40% z tej przeważającej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Porównać go można również z analogicznym miesiącem roku lub lutym albo wrześniem roku 2020. Konieczne jest bycie płatnikiem składek przed 1 listopada ubiegłego roku. I ostatni warunek. Deklaracje oraz imienne raporty miesięczne za styczeń muszą być złożone w ZUS nie później niż do końca czerwca bieżącego roku, o ile masz obowiązek ich składania. Formularz dla wszystkich jest jednakowy: RDZ-B7. Można go wraz z instrukcją znaleźć bez problemu w systemie PUEZUS. To prosty, intuicyjny dokument, który można złożyć wyłącznie elektronicznie, a można to uczynić nie później niż 30 czerwca bieżącego roku. Jak informuje Katarzyna Krupicka z ZUS, wnioski są rozpatrywane natychmiast. W przypadku występowania błędów okres ten wydłuża się, ponieważ nieprawidłowości muszą być wyjaśnione. Co ważne, uzyskanie zwolnienia będzie obejmować także składki opłacone. Jeśli przedsiębiorca je opłacił, będzie mógł uzyskać zwrot nadpłaty, składając o to wniosek lub przesunąć środki na przyszłe składki. Zwolnienia ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 roku wsparły kilkadziesiąt tysięcy podlaskich przedsiębiorców. Łączna kwota umorzeń należności za te pierwsze trzy miesiące wyniosła w województwie ponad 321 milionów złotych. Od czasu ogłoszenia pierwszego lockdownu do końca lutego bieżącego roku, białostocki oddział ZUS umorzył płatnikom ponad 346 milionów złotych.